Powitać Was w kolejnym odcinku naszego słuchowiska na temat zagadek tego świata. A tak jakoś się ostatnio złożyło, że jakoś nasze tematy skupiają się głównie na terenach polskich, a i też pojawiło się takie zapytanie: czy to mnie pierwszy raz, czy można by zrealizować jeden z odcinków z serii Missing One właśnie w kontekście naszego kraju. Postanowiłam się podjąć wyzwania i taki odcinek stworzyć. Więc dzisiaj opowiem wam o zaginięciach w tatrach. Jeżeli chodzi o inne obszary naszego kraju, to przyznam wam szczerze, że ciężko jest natrafić na takie typowe zaginięcia, które pasowałoby w kontent właśnie idei Missing For One One. Dlaczego? Wiele takich tematów jest dziś podejmowanych. Pojawiają się jakieś zaginięcia 26-letniego Sebastiana Sierpińskiego z 14 sierpnia 2021 roku. I tutaj mamy relację tak naprawdę ostatniej osoby, która go widziała, a był to szef tego chłopaka, który miał sugerować, że w pewnym momencie, kiedy jechał z Sebastianem, Trasą Sebastian kazał mu się nagle zatrzymać, w pewnym momencie wybiegł, wbiegł w pole kukurydzy i zniknął. I tutaj też wiele osób doszukuje się tego wątku: Missing for one, że on tak tajemniczo zniknął, że psy go nie mogły wyczuć. Jednakże, w przypadku Sebastiana i w przypadku kolejnych spraw, o których troszeczkę napomnę, to chodzi tutaj o to, iż tak naprawdę mamy właśnie relacje tylko tego jego szefa. I właściwie nie ma tak właściwie pewności, czy ten człowiek mówi prawdę. Jest tylko słowo, a to, że właśnie psy nie mogły wyczuć tropu Sebastiana w polu kukurydzy, świadczy o tym, że Sebastiana mogło to tam nie być. I sprawa ta jak najbardziej według mnie ma bardziej taki rys kryminalistyczny, niż takiego typowego zaginięcia którą opisywać Dave Polidys. Skoro ta sprawa nie pasuje, no to może warto byłoby przytoczyć sprawę zaginięcia Urszuli Olszowskiej, która miała zaginąć w Tatrach w 2010 roku. Tutaj nam się jak najbardziej zgadza miejsce, o którym będziemy sobie w tym odcinku opowiadać. I tutaj też według mnie, jak w przypadku sprawy Sebastiana, wątek zaginięcia Uli Olszowskiej bardziej ma kryminalny. Jest to tyle na pewno zagadkowe, gdyż Ula z jakiegoś powodu nie chciała poinformować rodziny o swojej wyprawie w Tatry. Powiedziała rodzicom, że tylko idzie spotkać się ze znajomymi w Krakowie, w którym mieszkała, a potem okazało się, że Ula zaginęła. Nie było o niej znać przez kilka kolejnych dni. Ostatecznie jej ciało odnaleziono na jednym z tatrzańskich szlaków. Sprawa ta oczywiście po dziś dzień pozostaje nierozwiązana, ale wiele wskazuje na to, iż sprawcą jej śmierci był człowiek, z którym miała się wówczas prawdopodobnie spotkać w Zakopanem, para mogła udać się na spacer w Tatrach i tam mogło dojść do tragedii. Niemniej zagadkową sprawą jest sprawa zaginięcia młodych licealistek z roku 1993, i tutaj oczywiście cofniemy się nieco w przeszłość, a sprawa tyczy się oczywiście zaginięcia Anny Semczuk i Ernestyny Wieruszewskiej. I tutaj obydwie dziewczyny w styczniu 1993 roku wspólnie udały się do Zakopanego, aby tam Wspólnie spędzić ferie. Wszystko przybiegało jak najbardziej pomyślnie aż do ostatniego, czy też przedostatniego dnia ich pobytu. Dziewczęta miały udać się na jeden z tatrzańskich szlaków, jednakże pogoda tego dnia nie, odpisywało, nie dopisywała, i sama gaździna wspominała, iż udanie się tego dnia w góry byłoby nie najlepszym pomysłem dziewczęta przytaknęły i powiedziały, że w góry wybierać się nie zamierzają. Ale opłaciły już z góry swój pobyt, mimo że zostać. Miały bodajże jeszcze jeden dzień. Od tamtej pory dziewcząt nikt nie widział, dziewczęta miały nie powrócić do miejsca swojego zakwaterowania. I tutaj też oczywiście osoby, które doszukują się tych wątków Missing 411, sugerują, że prawdopodobnie coś stało się na szlaku, że dziewczęta prawdopodobnie w te góry się udały. Mogło tak być, ale z drugiej strony ale nie zabrały, to są też ekwipunku, z tego co dobrze wiem. I tutaj też pojawia się też taka sugestia, że być może dziewczęta wcale nie udały się w trasę, że być może coś złego wydarzyło się już na miejscu zakwaterowania. I tutaj też kilka takich poszlak kryminalnych się pojawia. Ja ich tutaj omawiać nie będę, ponieważ też zaginięcie to, mimo że po dziś dzień niewyjaśnione, mające wiele teorii, nie wpasowuje się w kontekst tego o czym zamierzam dzisiaj mówić jeszcze jedną sprawę zaginięcia choć nie mającą miejsca w Tatrach lecz w Górach Stołowych jest sprawa zaginięcia a także niestety śmierci 22-letniej Anny Krębowskiej i 25-letniego Roberta Odzoga Którzy zaginęli w 1997 roku w górach stołowych. Najpierw, oczywiście, para studentów udała się na wycieczkę. W pewnym momencie nie stawili się w miejscu, w którym powinni się spotkać ze swoimi znajomymi. Pozostali znajomi z kółka studenckiego uznali, iż może Ania i Robert postanowili spędzić ten czas inaczej razem, niż w gronie członków. Studenckiego grona wspinaczki górskiej. Jednak okazało się, że także i rodzina nic nie wiedziała o zmianie planów pary. Zaczęto ich poszukiwać. Ostatecznie natknięto się na ciała zamordowanej pary, na trasie właśnie w górach stołowych. I sprawa ta po dziś dzień nie zostaje wyjaśniona. Pojawia się tutaj także wiele teorii, któż mógłby stać za morderstwem pary, pojawia się nawet wątek neonazistów, ale tak jak powiedziałam, podobnie w podobnych sprawach, o których wspominałam, tak bardziej wspominam, bardziej nadmieniam te sprawy we wstępie, ponieważ w moim odczuciu nie wpasowują się w historie, o których będę opowiadać w dalszej kolejności. Jeżeli chodzi o takie miejsca, gdzie w Polsce giną bez słuchu ludzie, to owszem, natknęłam się na kilka Wzmianek na temat takich miejsc w Polsce. Jedno znajduje się w Wielkopolsce. W tej chwili nie pamiętam nazwy wsi, ale to jest tak na zasadzie podań i legend, że gdzieś w lesie, w innej z wielkopolskich wsi, ludzie udają się do lasu i tam giną bez suchu, albo nawet na przykład zdarzało mi się to takie uczucie, o którym już Wam opowiadałam w przypadku. Tych zaginięć w Finlandii, że w pewnym momencie jakby nagle się taka, taka ściana, las, taka kurtyna ich otoczyła, byli niewidoczni, niesłyszalni dla innych ludzi, ale potem powracają. I tu znów są bardziej takie relacje na zasadzie takich lokalnych legend. Brak jakichś konkretnych zmianek, kto zaginął, gdzie zaginął, bardziej po prostu na przestrzeni wieków. O tym miejscu opowiadano sobie, że giną tam po prostu ludzie jeszcze inne miejsce to jest takie spalone schronisko na dolnym śląsku z którego relację nagrała niedawno Jola z kanału Tropem Szlakiem tajemniczych miejsc ja oczywiście ten materiał wam podlinkuję w opisie pod filmem jeżeli ktoś chce zobaczyć wyprawę właśnie Joli w tamto miejsce zobaczyć na własne oczy to odsyłam do tutaj do materiałów źródłowych, ale też z tego co tutaj wnioskowałam, to są bardziej takie miejskie legendy, bo też znów nie mamy konkretów, kto zaginął, gdzie zaginął i tak dalej, i tak dalej. To są bardziej takie przesłanki, że po prostu gdzieś w tej okolicy, tego spalonego schroniska, giną ludzie, i tam też pojawiają się jakieś teorie paranormalne, że jakiś może wymiar jest niedaleko, też ja się rzeczywistości prze Przeplatają, doprowadzając do tego, że ludzie czasami gdzieś tam, przedostaną do innej rzeczywistości, tam utykają, więc też tutaj tego się pojawia, ale też brakuje nam jakichkolwiek konkretów. Więc jeżeli chodzi o takie stworzenie odcinka o Polsce, było dosyć dużym wyzwaniem, dlatego do tej pory nie pojawiało się ono u mnie na kanale, ale postanowiłam podjąć się tego tematu. Natrafiłam na troszeczkę takich materiałów źródłowych. I postaram się opowiedzieć to, co wiem o przygotowanych przeze mnie sprawach. Pierwsza sprawa, o której chcę Wam powiedzieć, może nie tyczy się takiego zaginięcia sensu stricte, choć można to też podpiąć pod ten przypadek, tak naprawdę. E, mianowicie chodzi o tragedię rodziny Kaszniców, o której zapewne już. Słyszeliście, miała ona miejsce latem 1925 roku, a dokładnie 3 sierpnia. Tych bohaterami tego całego zdarzenia była rodzina Kaszniców, składająca się z warszawskiego prokuratora, 46-letniego Kazimierza Kasznicę, 38-letnią jego żoną Walerią, zwaną przez rodzinę także Zofią. I towarzyszył im w tych wakacjach ich dwunastoletni syn Wacław. I to, co warto wiedzieć o tym tu też, tutaj, tych tematach, które dla Was zgromadziłam, to brakuje takich informacji, żeby troszkę nakreślić Wam osobowość, zainteresowania, jacy dokładnie byli ci ludzie, o których chcę Wam opowiedzieć. Więc. Jak naprawdę mogę sprowadzić się tylko do wymienienia Wam tych postaci, bo nic więcej Wam nie opowiem. Poza tutaj, prawda, Kazimierzem, który był tym warszawskim prokuratorem, ale jak się poznał ze swoją żoną, cokolwiek, co lubili, czego nie lubili, jakie miały relacje z ludźmi, tego Wam niestety nie opowiem, bo po prostu brakuje materiałów. Tak samo w kolejnych sprawach też takich informacji niestety, ale ode mnie nie usłyszycie, bo po prostu nie ma ten temat źródeł za bardzo. I to oczywiście rodzina zdecydowała się na pobyt w zakopany w Tatrach przez cały czas swojego pobytu w tamtejszych okolicach. Rodzina zwiedzała górskie szlaki. No i tutaj pomału już ich pobyt dobiegał końca, gdy Onen-Nomen para zdecydowała rodzina zdecydowała się, aby wydać, wybrać się w jeszcze jedną górską podróż, taką na, na zakończenie tego całego pobytu. I jak to niestety okaże się potem, był to wybór niestety nietrafiony. W ogóle już sama pogoda była tego dnia wskazywała na to, iż lepiej nie wybierać się na żadną górską wycieczkę. Pogoda tego dnia miała bardziej taką jesienną aurę, padał deszcz, wiał silny wiatr, było bardzo zimno. W dodatku... Też tutaj pojawiły się wcześniejsze takie obawy, czy na pewno rodzina podoła, wybranił się w trasę, taką górską, ponieważ też tutaj te warunki pogodowe nie były najlepsze. Poza tym Kazimierz był też krótkowidzem, więc też ta, to też jak się później będę podkreślała. Też no, no tutaj, tutaj jego to, że musiał często korzystać z okularów, te okulary przeczyszczać też wpływało na przebieg tej wycieczki. On się też już wcześniej zastanawiał, czy udawać się na tą trasę, no bo bał się tutaj o żonę i syna, czy dadzą radę. No cóż, ale się okaże, że bardziej powinien obawiać się o siebie, bo gdy, zresztą nie będę wyprzedzać wypadków o wszystkim, opowiem Wam w dalszej kolejności. Sama trasa na pierwszy rzut oka nie, nie, nie wydaje się jakoś taka bardzo skomplikowana, zbyt trudna. Mianowicie obrali sobie trasę ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Spiskich na, na Łysą Polanę. I w trakcie po już ruszenia na tą wycieczkę, zatrzymali się w pobliskim schronisku Teriego, i tam też, od, zaczerpując troszeczkę odpoczynku, napotkali na grupę młodych studentów. I tutaj też warto przedstawić, sobie, że tu byli wśród tu tych studentów, byli dwaj bracia. Szczepańscy, jeden z nich zasłonił później jako znany taternik, wspinacz górski. Byli także i Jan Zaremba, a także Ryszard Wasserberger. I słysząc, podsłuchując rozmowę tych młodych ludzi, Jan Kasznica zorientował się, że mężczyźni zamierzają podążyć dokładnie tą samą trasą, na którą zdecydował się on wraz ze swoją rodziną, jest tak dyskretnie wtrącił się w rozmowę studentów i zapytał, czy może mogliby się, mógłby się wraz z rodziną podłączyć do tej wyprawy. Wiadomo, razem raźnie, zwłaszcza, że warunki pogodowe nie były najlepsze. Większą grupą jest większe wsparcie. No i oczywiście tutaj grupa młodych studentów zgodziła się. To, co tutaj jest bardzo ważne, to najpierw taką osobą, która zgodziła się pomóc rodzinie kaszniców był Ryszard Wasserberger, który właśnie zwrócił uwagę, że rodzina Kaszniców nie jest zbyt doświadczana na szlaku no i wypadałoby im jak najbardziej pomóc. W każdym bądź razie studenci wyruszyli w dalszą drogę razem z rodziną Kaszniców. Jednakże właśnie te warunki pogodowe, o których ciągle mówię i to, że Kazimierz Kasznica cierpiał, na, ten, na to był Musiał co chwila przecierać okulary. I to też sprawiało, że on, ponieważ to był deszcz, no to też te okulary mu tam częściej parowały, po prostu te, te krople deszczu na szkiełka się osadzały. On musiał coraz częściej przystawać, czyścić to. Więc ta podróż też z takimi co chwila postojami wydłużała się coraz bardziej. I większość tych młodych studentów, którzy na, zgodzili się, aby rodzina się do nich dołączyła, zaczęli coraz bardziej narzekać na swoich nowych towarzyszy, mówiąc, że w takim tempie to oni do tego Zakopanego nie zejdą, do, do następnego dnia i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie ustalili nad między sobą, że może dojść, losują między sobą, kto zostanie z rodziną Kasznicą, no bo tutaj Ryszard Wasserberger zasugerował, no że szkoda zostawiać na szlaku niedoświadczonych turystów, którym się już obiecało pomoc, Warto, żeby ktoś z nimi został i pomógł im zejść do tego zakopanego, a pozostali studenci, niech swoim tempem po prostu, tym szybszym krokiem do miasta trafią sami. I tutaj padła taka propozycja, że mogłoby paść losowanie, kto pozostanie z rodziną, pomoże im zejść. No i tutaj też ponownie Ryszard Wasserberger zasugerował, że to jest takie niehonorowe że skoro jego koledzy chcą, to już niech wyruszają sami w dalszą drogę, a on pozostanie z rodziną Kazimierza Kasznicy. I tak właśnie się stało. I tak naprawdę to, co się stało później, to było jest tragiczną decyzją jego samego, jak i całej rodziny. Wasserberger, jak i rodzina Kaszniców, podążali trasą od schroniska Teriego do lodowej przełęczy która tak naprawdę zajmuje w normalnych warunkach około godziny. Jeżeli chodzi o ich tempo wędrówki, to już ze względów, o których wspomniałam, trasa ta została przez grupę pokonana trzykrotnie, bo aż przez trzy godziny wędrowali, byli bardzo zmęczeni, zmarznięci, przemęczeni. I na domiar złego doszło do załamania pogody, stał, zaczął padać grad, Wiatr wzmógł się jeszcze coraz bardziej. W pewnym momencie Wacław Kasznica zaczął uskarżać się na problemy z oddychaniem. Na problemy ze swoją kondycją oraz zdrowiem, zaczęli uskarżać się zarówno Wacław, jak i Kazimierz Kasznicowie. Podróż w dalszą drogę wydawała się już być niemożliwa. Kazimierz wręcz po prostu przysiadł na ziemi i powiedział, że nie jest w stanie iść dalej. Był kompletnie wyczerpany. Podobnie jego syn także miał problemy ze złapaniem oddechu. I tutaj, jak wynika z relacji Walerii Kasznicowej, miała w tym momencie postarać się próbować pomóc członkom swojej rodziny, Próbowała zaciągnąć ich za duży głaz, gdzie, jak sądziła, będą mieli odpowiednie schronienie od wiatru, a także wyciągnęła torbę, którą, której znajdowała się butelka z koniakiem, której odrobinę podała zarówno swojemu mężowi, jak i synowi. Miała nadzieję, że ta odrobina alkoholu rozgrzeje ich ciała, no i też pokrzepi, tak, żeby mogli wyruszyć w dalszą drogę. I niestety okazało się, że tej próby spełzły na niczym, nie w długim czasie zarówno mąż, jak i syn kobiety zmarli. Tutaj też okazało się, że też niedługo potem także stan Ryszarda Wasserbergera także zaczął się pogarszać, także nie był w stanie iść dalej, zaczął majaczyć zupełnie jak w gorączce, mówił zupełnie od rzeczy. I kobieta także próbowała, badać trochę alkoholu, mając nadzieję, że po jego skosztowaniu mężczyzna poczuje się lepiej. W pewnym momencie człowiek ten odzyskał świadomość, jednak niedługo potem ponownie ją stracił i upadając na ziemi, uderzył się w głowę i rozbił głowę. W taki oto sposób Waleria Kasznicowa pozostała na szlaku zupełnie sama. Zarówno jej mąż, syn, jak i towarzyszący im młody student, przewodnik leżeli martwi. Kobieta pozostawała przy ich ciałach ich przez kolejne 37 godzin. Też według tych właśnie relacji, z, z tego kiedy później pytano ją, co w tym czasie robiła, to też miała, że korzystała z rzeczy posiadanych zarówno przez nią i jej rodzinę, jak i towarzyszącego im Wasserbergera. Próbowała okryć się jego kocem, czy też nawet w niektórych źródłach jest podawane, że Waleria w ogóle nie kosztowała koniaku, którego go podawała wszystkim mężczyznom, którzy jej towarzyszyli. Jednak są źródła, które sugerują, że faktycznie także próbowała rozgrzać się przy pomocy tego trunku, jednak jak sama podkreślała, miała rozcieńczyć go z wodą. I to, co mówi, oczywiście będzie miało później znaczenie dla pewnych teorii, które będą starały się wyjaśnić to, do czego zaszło. Tak jak wspomniałam, Waleria Kasznicowa spędziła przy ciele, ciałach swoich zmarłych towarzyszy 37 godzin, czekając na to, iż być może ktoś pojawi się na szlaku i po prostu pomoże jej. I także zawiadomi jakieś służby, które pomogą zabrać ciała zarówno męża, syna oraz ich towarzysza. Jednak gdy nikt nie pojawił się w okolicy, postanowiła sama udać się po pomoc. I tutaj u niektórych ludzi budzi kontrowersję fakt, iż i tak jak później, kiedy zeszła już z gór i przemierzała pobliskie wioski, osoby opisywały, że owszem, widziały kobietę, ale według nich nie wyglądała na zbytnio strapioną tym, co się stało. I nawet też tak później podnoszo, krytyka podnosiła to, że prawdopodobnie to mogło sugerować, iż kobieta, nie przeżyła tej tragedii, ponieważ została ona przez nią zupełnie zaplanowana. Znalazł się, się w zakopanym, poinformowała zarówno jest, o, strażników górskich, właśnie te ratowników górskich, policję i, i później pokierowała ich w miejsce, gdzie pozostawiła ciała swoich współtowarzyszy. Sekcja zwłok wykazała, że prawdopodobnie wszyscy mieli problemy z układem oddecho oddechowym, co także przyczyną ich zgonu, oraz a sercem. Serca zarówno Kazimierza Kasznicy, jego syna oraz Ryszarda Wasserbergera były znacząco powiększone. I tutaj znów nawiązując do stanu płuc wszystkich ofiar tego zdarzenia, Trzeba nadmienić, iż znajdowały się w nich jakieś płyny, osady, które wskazywały na to, iż mogli oni zostać otruci. I tutaj pojawia się właśnie wątek tego spożycia koniaku. I te bardziej złośliwe osoby sugerowały, iż to właśnie Waleria Kasznicowa miała dodać do koniaku trucizny, aby otruć swojego męża. No tylko pytanie, czemu miałaby uśmiercić swojego syna? Skoro jemu także podała ten zatruty koniak. Niektóre źródła sugerują, że Waleria nie kosztowała tego koniaku, ale też jest trafiam na źródła, które sugerują, że ona też ten rozcieńczony koniak piła i nic się jej nie stało. Kolejne takie dowody, że zbrodni popełnionej przez walerię kasznicową, no to fakt, że ona taka schodząc do zakopanego, nie wydawała się taka zmartwiona tym co się stało no i czemu właśnie tyle godzin pytano się ona spędziła przy tych ciałach zamiast od razu szukać pomocy to wzbudziło podejrzenia które moi drodzy były podsycane przez lokalnego dziennikarza który jak się potem okazało był synem nikogo innego jak był nim ojciec wspomnianych przeze mnie braci Szczepańskich. No i tutaj pytanie, dlaczego miałby on w pisanych przez siebie artykułach oczerniać, oczerniać wdowę po warszawskim prokuratorze, a no dlatego, iż jego synom zarzucano to, iż zdecydowali się porzucić na szlaku niedoświadczonych turystów. Więc żeby odsunąć podejrzenia od własnej osoby, zdecydował się on skierować je właśnie na wdowę po mężczyźnie. Oczywiście tutaj też jest to wątek, który wyjaśnia, że wiele właśnie tych takich negatywnych, właśnie ta, ta nagonka na Walerię była zapoczątkowana właśnie przez pana Szczepańskiego. Zarówno Kazimierz Kaśnica, jak i jego syn zostali pochowani w Zakopanem, które miało być bliskie ich sercu i dlatego też właśnie Waleria zdecydowała się Pochować i właśnie w tamtym mieście, sama wróciła do Warszawy, gdzie, jak jest to podkreślane, też przez dłuższy czas mierzyła się z krytyką związaną z tragedią, która miała miejsce w górach. Ona nigdy z tą tragedią się miała nigdy nie pogodzić. Zmarła 7 lat później. Dosłownie jeden dzień po siódmej rocznicy tego, co zaszło na wspomnianej przeze mnie krasie, to jest taki, taki symboliczny taki można powiedzieć motyw, że, do, że dosłownie dzień po jednej z rocznic. Tutaj tak to się przyszła ta śmierć po nią i też rodzina wspominała później, że w jej łóżku, jak się podniosło, tą, podniosło to łóżko, ten schowek na bieliznę otworzyło, to tam znajdowały się właśnie artykuły związane z tragedią, w którym, w której, w której bohaterką, uczestniczką była Waleria, czyli też. To była taka, taka smutna, trochę pamiątka, dokumentacja tego, co spotkało ją oraz jej rodziny. Oficjalnie to, co się stało na szlaku, zostało uznane za nieszczęśliwy wypadek, jednakże e, też pojawiają się takie głosy, mówiące o tym, że być może śmierć e, właśnie Kazimierza jego syna, a także właśnie Ryszarda Wasserbergera, którzy spożyli ten nierozcieńczony koniak. W ogóle sam wątek tego nierozcieńczonego koniaku, no to miał być też, mógł być jakiś podarunek osób, którym na przykład Kazimierz Kasznica zaszedł za skórę, chciał się go pozbyć. Ktoś mu ofiarował ten zatruty koniak i być może Waleria nie wiedząc, nikt zresztą nie, nie mógł wiedzieć o tym zatrutym koniaku, po prostu podała nieświadomie truciznę swoim współtowarzyszom. No, tylko czemu jej nic nie stało, żeby to rozcieńczenie koniaku faktycznie tą truciznę by zniwelowało? Więc też takie wątki i interpretacje tej sprawy się pojawiają. Dlaczego właśnie im się coś stało, a ona jedna, jedyna przeżyła? Tutaj też warto zwrócić uwagę na stan zdrowia. Kazimierz, wyruszając trasę, martwił się, czy jego żona i syn. Podołają tej trasie. Okazało się, że żona była na tyle dobrym zdrowiu, iż jako jedna z całej grupy przeżyła. Kazimierz powinien martwić się o siebie, ponieważ prócz krótkowzroczności cierpiał także na choroby serca, co potwierdziła sekcja zwłok i też tutaj te problemy z płucami mogły być powiązane z jego problemami zdrowotnymi. Także ich syn Wacław, jak wykazała sesja, miał już kilka właśnie chorób, na które cierpiał, których być może jeszcze sam i jego rodzice nie zdawali sobie sprawy, bo te choroby po prostu jeszcze nie, wyda, nie dawały wystarczających objawów. I tutaj, też jeśli chodzi o tego właśnie Ryszarda Wasserbergera, to też się podaje, że z tym sercem, coś tutaj z tym płucami, bo nie tak, ale no też z drugiej strony, taki zbieg okoliczności: trzy osoby z, zma, z takimi problemami zmarły, prawda, tutaj w jednym miejscu, w jednym czasie. No cóż, zbieg okoliczności oczywiście niezwykły. I tutaj pojawiają się różne takie teorie spiskowe, mówiące o tym, że w ogóle te okolice, które oni się wybrali, zwłaszcza Dolina Jaworowa, one mam taką ponurą sławę. Dąży się z tym historia, o, o której chcę Wam powiedzieć za chwilę, bo też doszło do takiej tragedii właśnie w tamtych okolicach, ale też jeden ze znanych górskich ratowników, Klemens Bachleda, zwany w potocznie klimkiem, także miał w tamtym miejscu ponieść śmierć, a był to człowiek naprawdę zaprawiony w górach. I nie jeden szlak przeszedł, wiedział, jak sobie poradzić, a mimo to, jednak ta śmierć spotkała go właśnie w tamtych okolicach. I podobno niektórzy teternicy właśnie mówią, że tamte okolice, one coś w sobie mają takiego niepokojącego, więc też tutaj te, te okolice są taką tą złą spławą. Otoczony. Pozostawiając za nami sprawę rodziny Kaszniców, chciałabym teraz przejść do kolejnej sprawy, o której jest również niewiele informacji. A mianowicie chodzi o sprawę zaginięcia Loli Hirsch i Romualda Dowgietowicza. Była to para dwudziestoparoletnich studentów, którzy. Połowie sierpnia 1928 roku zdecydowali się udać do Doliny Pięciu Stawów Spiskich, czyli też tutaj pojawia się dokładnie ta sama trasa, o której Wam opowiadam. Która, tutaj zbieżność tych tras i okolic jest wręcz uderzająca, jeżeli chodzi o te sytuacje, które będziemy sobie opowiadać, zarówno z tą historią, jak i z tą poprzednią. I też tutaj o bohaterach tej opowieści niewiele mogę Wam opowiedzieć. Wiadomo tyle, że zarówno Romuald, jak i Lola byli w sobie zakochani. Związkowi temu sprzeciwiała się rodzina dziewczyny. I kiedy para zaginęła, a kiedy znaleziono ciało Romualda, bo to jego ciało znaleziono pierwsze, to właśnie matka Loli podkreślać miała, że z dziewczyną kontakt urwał się znacznie wcześniej zanim para decydowała się wyruszyć w góry i to prawdopodobnie wynik jakiejś kłótni, sprzeczki o to, że rodzina dziewczyny po prostu nie wyrażała zgody na to, aby związała się z Dowgietowiczem. Prawdopodobnie para planowała ślub i tę e, wspólną ucieczkę, ślub i szukała jakiegoś rozwiązania na to, żeby jednak móc być razem. Z jakiegoś powodu wybór padł właśnie na Tatry, na tą wyprawem w góry. I tutaj też trzeba znać, że podobnie jak rodzina Kaszniców, zarówno Romuald Dowgetowicz, jak i Lola Hirsch nie byli wyprawnymi wspinaczami górskimi. I też niedługo po tym, jak opuścili schronisko Deriego, słuch po nich zaginął. Najpierw znaleziono, tak jak już wspomniałam, ciało Romualda, i tutaj podobnie, jak było to w przypadku rodziny Kaszniców, sekcja zwłok wykazała, że ma powiększone serce iż, i prawdopodobnie doszło do, do jakiejś jakiej niewydolności, czy też właśnie czy płuc, się układu oddechowego i właśnie tego... Te problemy kardiologiczne, płucne tam u niego się jakoś wzięły, uwydatniły. Niektórzy też, to jest bardzo zastanawiające, wspominają, niektóre źródła, w jego płucach także znaleziono jakieś oznaki wskazujące na to, że mogło dojść do zatrucia, otrucia jakoś, czyli też by się pojawiał tutaj ten wątek, który był obecny w poprzedniej sprawie. Samego ciała dziewczyny, czyli tej Loli, nie znaleziono. I to też było takie skakujące, że młody mężczyzna nagle gdzieś tutaj, prawda, leży na trasie, a jego towarzyszki nie ma. Dopiero bodajże rok później znaleziono jedynie jej plecak na trasie właśnie górskiej, ale samego ciała zaginionej Loli Hirsch nie odnaleziono aż do roku 1957. Czyli w zasadzie musiało minąć aż 30 lat, aby odnaleziono jej ciało. I właśnie też tutaj zostało odnalezione, właśnie tutaj, w wspomnianych przeze mnie okolicach, które są owiane w górach złą sławą. I też do tej pory tak naprawdę nie jest jasnym, jakie okoliczności przyczyniły się do śmierci pary. Choć, jak już tutaj zapewne zdążyliście to zaobserwować pojawiają się pewne wątki, które są bardzo spójne z wcześniej opowiedzianą przeze mnie sprawą dotyczącą rodziny Kaszniców. I tutaj też pojawiają się teorie, że być może para wiedząc, że nie może być razem, zdecydowała się popełnić samobójstwo. I też niektórzy mówią, że może Romuald zarzuł tą truciznę sam, a Lola z jakiegoś powodu nie. A może Lola z jakiegoś, może para się pokłóciła i albo Lola stwierdziła, że jednak jej rodzina ma rację, powinna się rozstać z tym chłopakiem. Dosypała mu tutaj trucizny, próbowała się jakoś sama z tego szlaku wydostać. Nie udało się. Mogło być też tak, że para wędrując razem przez góry, doszło do takiej sytuacji, że Romuald poczuł się źle. Lola czuwała przy nim, no ale mężczyzna zmarła, więc dziewczyna próbowała się wydostać ze szlaku sama. Niestety nie udało się jej. I tutaj też może było dojść do zupełnie odwrotnej sytuacji, mianowicie to może z Lolą było coś nie tak, może to ona się zgubiła, może, poczuła się, może doszło do jakiegoś wypadku, poczuła się źle. Tutaj, ponieważ jej ciało zostało odnalezione po prawie 30 latach, no sekcja nie byłaby w stanie, zwłaszcza w tamtych czasach, wykazać, do czego tu mogło dojść. Zresztą nawet po 30 latach na tych ciałach, to wiele tych śladów po prostu uległo już dawno roz rozkładowi i zatarciu się. Więc e, mogło być właśnie tak, że to najpierw jeździ się coś stało, a mężczyzna po prostu trwał przy niej tyle, ile mógł, a potem po prostu starał się sam wrócić na szlak, ale niestety nie udało się jemu. Tutaj e, też ta sprawa tak naprawdę pozostaje nierozwiązana. Gdzieś tam się pojawiają oczywiście wątki e, zabójstwa. Ktoś może chciał ich zamordować i tak też właśnie zrobił pytań tylko dlaczego i też oczywiście podobnie jak w przypadku rodziny Kaszniców pojawiają się nawiązania takich spraw paranormalnych, że spotkało ich coś. Podobnie jak w rodzinie, to są też podobne okolice, jak wspominałam, to podkreślam po raz kolejny, że w tamtych okolicach po prostu grasują jakieś nadprzyrodzone siły, które sprawiają, że po prostu ktoś ginie. To też tak, w sensie i ginie, że słuch o nim ginie, ale też ginie, umiera. Więc też tu takie interpretacje i teorie bardziej paranormalne się pojawiają. Przejdźmy do kolejnej sprawy. Nadal pozostajemy w latach XX-XX wieku, i tym razem omówimy sobie sprawę, o której wspominałam już przy okazji odcinka o zaginięciach w górach Trybecz. Wówczas też troszeczkę taki ten. ten Temat Tatr troszeczkę lekko poruszyłam i przywołałam wówczas postać Karola Kozaka, właściwie jego zaginięcia. Karol Kozak był praskim radcą kolejowym, który zaginąć miał na swojej wyprawie w Tatry w 1921 roku. I znowu o tej sprawie zbyt wiele nie wiadomo. Wiadomo, że mężczyzna liczył sobie 57 lat, był Czechem. Zamieszkiwał w Pradze, a na swoją wyprawę w Tatry wyruszył wraz ze swoją córką, syną, synem i przyjacielem. I tu też źródła nie, u, nie uściślają tego, czy to był jego przyjaciel, czy przyjaciel kogoś z jego dzieci. Mówi się, iż ostatni raz grupa była widziana razem w okolicach schroniska nad Poprackim Stawem. Później, oczywiście, para. Miała, grupa miała ruszyć w dalszą trasę, która była przez nich dużo wcześniej zaplanowana. W pewnym momencie Karol Kozak uznał, że potrzebuje udać się za potrzebą, i w tym celu zdecydował się odłączyć od grupy. Umówił się ze swoimi współtowarzyszami, żeby szli obraną przez nich trasą, a on sam dogoni ich, kiedy po prostu, za chwilę, dosłownie za chwilę. Oczywiście ta chwila nigdy nie nadeszła, ponieważ mężczyzny nie udało się przez długi czas odnaleźć, choć poszukiwania ruszyły już od razu. Kiedy dzieci zdały sobie sprawę, że ojciec nie wraca przez dłuższy czas, no to zdecydowały się wszcząć poszukiwania. Zakładam, że mógł, mógł się zgubić, mógł dojść do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Co ciekawe, jak wspominają źródła, miejsce, w którym zaginął Karol Kozak dosłownie udzieli od schroniska dosłownie jakieś 30 minut spacerem. Jest to też, była też trasa uczęszczana przez turystów, więc gdyby mężczyzna zakładając, że tak się właśnie stało, zgubiłby się, no to czy byłby w jakiejś potrzebie, może uległby wypadkowi, złamał nogę, cokolwiek i zacząłby wołać, byłby usłyszany przez jakichś ludzi, którzy tą trasą w różnych odstępach czasu się przemieszczają, czy nawet swoje, jego dzieci powinny Usłyszeć, iż ojciec potrzebuje pomocy, a tak się nie stało. Co więcej, też istnieje takie podejrzenie, że on mógł pomylić szlaki. Zamiast ruszyć tym szlakiem, którym powinien, obrał ten sąsiedni. Ale nawet kiedy jego dzieci wróciły się, aby go poszukać, to napotkały się na turystów, którzy właśnie wracali z tego sąsiedniego szlaku. I pytanie o to, czy nie widzieli mężczyznę, zaprzeczyli, a jakoby taki turysta miał się oczywiście pojawiać. Ciało mężczyzny zostało znalezione kilkanaście tygodni albo miesięcy później, przypadkowo przez tamtejszych górali, którzy przemieszczali się tamtym, nie szlakiem, bo to były była trasa, trzeba było zboczyć z tego szlaku, bo oni zbierali różne zioła, korzonki, które miały znaczenie w lecznictwie. I tam natrafili się właśnie na już mocno rozłożone ciało mężczyzny. Potem udało się tożsamość tego człowieka potwierdzić i okazało się, że był to nie kto inny jak właśnie Karol Kozak. Ciało mężczyzny nie nosiło żadnych Śladów udziału osób trzecich, więc nie został zaatakowany przez jakiegoś człowieka ani przez żadne zwierzę. Ale też chciał, znajdował się w takim stanie, że inne, ciężko byłoby dociec innych przyczyn, czyli też czy może jakieś problemy z sercem, z płucem. Tego niestety dociec się już nie udało. Zastanawiające jest natomiast to, że mężczyzna został znaleziony w miejscu którym które było wielokrotnie przeszukiwane, a nawet było przeszukiwane na samym początku, podobno przez te grupy poszukiwawcze. No i tutaj też pojawia się pytanie, jak do tego doszło, że nie natrafiło oni na przykład na nieprzytomnego mężczyznę, albo na przykład nie słyszeli jego nawoływań. Ja przyznam Wam szczerze, że przygotowując się do tych materiał materiałów, czas Przyznam się Wam szczerze, że przygotowując się do realizowanego przez siebie materiału, opierałam się w dużej mierze na podcastach, które zostały m.in. zrealizowane na kanale Szczytomaniak, a także artykułach, które można było natrafić w internecie, wpisując po prostu poszczególne sprawy, o których Wam dzisiaj powiedziałam, czy też wpisując sprawy taką, taką sekwencję tajemnicze zaginięcia w górach. Zakladałam także do książki w stronę Pysznej, gdzie także też są omówione zaginięcia, które miały miejsce w Tatrach i powiem szczerze, że skupiłam, skusiłam się troszeczkę i zajrzałam do książki Roberta Leśniakiewicza, projekt Tatry i powiem szczerze, że jeśli chodzi o te wszystkie publikacje, no one tak naprawdę powtarzają wiele informacji po sobie jest oczywiście całkiem duża lista osób, które zaginęły w tatrach, i w tych wspomnianych przeze mnie materiałach też to można znaleźć. Ale realizując materiał, zastanawiałam się, czy warto czytać. Nazywał się tak i tak, zaginął w tatrach tego i tego dnia. Na tej, w, tych, w tych okolicach sprawa niewyjaśniona, bo to tak mniej więcej wygląda. niektóre opisy są bardziej rozwinięte, jedne mniej. Ale tak naprawdę o samych zaginionych i takich okolicznościach zbyt wiele dowiedzieć się nie można. W ogóle ta książka, nie chcę też nikogo urazić, ale ta książka Leśniakiewicza jest taka strasznie toporna. Mi się wydało, mi się tak ciężko tą książkę e, czytało, tak troszkę pod grafomanii. Przepraszam, że tak mówię, ale tak pod grafomaniem to podchodziły w ogóle te niektóre teorie. No nie wiem, nie jestem ufologiem, więc też nie będę się wypowiadać e, o merytoryce tej książki na tyle, ile ona jest warta dziedzinie ufologii, ale no, mocno się zawiodłam tą książką. Myślałam, że może coś ciekawego się dowiem, a przebrnięcie przez nią naprawdę okazało się dość e, ciężkie. Takie zaginięcia w Tatrach się jak najbardziej zdarzają. I tutaj też właśnie między innymi Leśniakiewicz wymienia wiele takich spraw, no ale tak jak mówię, w ostatniej chwili też zdecydowałam się, miałam już kilka tam przygotowanych, ale mówię, że to naprawdę jest sens takimi suchymi faktami się, przepraszam bardzo, posługiwać, posługiwać, zwłaszcza, że też czasem przedstawiam w przyszli, wcześniejszych odcinkach dotyczących innych krajów, przedstawiałam Wam materiały i też czasami coś, coś o jakiejś sprawie krótko wspomniałam, gdzieś tam miałam wypominane, że za krótko coś było powiedziane, no bo za krótko, bo nigdy o tych sprawach za dużo nie ma. Na pewno takie zaginięcia dzieją się od, odkąd tylko turystyka w górach kwitnie, że tak nam można powiedzieć. Większość tych zaginięć to jest po prostu na pewno efekt jakiejś ludzkiej nieuwagi, przecenienia swoich możliwości, jeżeli chodzi o obrane trasy. Czy chociażby, jak już opowiadałam Wam sprawę rodziny Kaszniców, czy też właśnie tej Loli Hirsch i jej chłopaka, narzeczonego. No to tutaj wynika, że to właśnie brak tego zwykłego ludzkiego doświadczenia troszkę zabrakło w tym momencie na obrane trasy. Więc większość tych takich sytuacji została sprowokowana niestety przez samych uczestników danej wyprawy, że nie docenili pogody, nie docenili tar i przeceniali troszeczkę swoje możliwości. Czasami tak jak w przypadku wspomnianego przeze mnie Klemensa Bachledy, człowieka doświadczonego, no po prostu też zdarza się, że doświadczeni ludzie także giną w górach na skutek różnych wypadków, to się niestety zdarza. I tutaj jeżeli chodzi. O te takie właśnie, te, te zaginięcia, o których wam powiedziałam, no to one z tego są takie tajemnicze, to rozbudzają ludzką wyobraźnię, pojawiają się różne teorie, które próbują tego się rozwikłać właśnie, że jak to się stało, że aż tylu ludzi w tym miejscu spotyka tak to, a nic innego, prawda, że bardzo podobne objawy są, jeżeli chodzi o okoliczności ich śmierci. I jeszcze jedyne, co mogę tutaj przytoczyć, właśnie odwołując się do książki Roberta Leśniakiewicza, to to, że on też zwrócił uwagę na to, co zwraca między innymi uwagę David Polides, czy te diabelskie kamienie, że tam często koło tych diabelskich kamieni dzieje się wiele dziwnych, różnych rzeczy, czasami giną ludzie, czasami... Z tymi kamieni, wokół tych kamieni dzieją się tajemnicze zjawiska, więc tu też e, się potwierdza ta teoria, że jeżeli coś w folklorze ma nazwę diabelski, no to faktycznie, że w okolicach coś tam gdzieś się dzieje i należy się mieć po prostu na baczności. Dobrze, to tyle moi kochani. Starałam się opowiedzieć tyle, ile mogłam na tym, tym temacie, ale jeżeli chodzi o Nasze polskie podwórko, niestety, no nie da się za dużo powiedzieć, bo jest bardzo mało szczegółów, bardzo mało e, faktów, tego typu spraw, które fak faktycznie wpasowywały się w tą całą koncepcję, której poświęcona jest ta seria. No cóż, mam nadzieję, że mimo wszystko spodobało się Wam, i do usłyszenia przy okazji następnego odcinka. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, do zobaczenia.